Today I'm preaching one sermon. Tak naprawdę głoszę dzisiaj tylko jedno kazanie. I'm just preaching it all day long. Ale głoszę je przez cały dzień. So we will pick up where we left off. A więc zaczniemy tam, gdzie skończyliśmy. The third element of the gospel message is the sinner's predicament or problem. Kolejnym tutaj elementem Ewangelii jest problem grzesznika. Romans chapter 3. Rzymian 3 rozdział. Beginning with verse 10. We'll read it in just a few moments. Poczynając od wiersza 10, za moment będziemy czytali. Let me introduce it to you first. Pozwólcie, że zrobię małe wprowadzenie. Paul's gospel is that we are all sinners. Ewangelia, którą głosił Paweł, stwierdziła, czy zawierała w sobie to stwierdzenie, że wszyscy są grzesznikami. We are the sinners that deserve the judgment and wrath of God. Jesteśmy grzesznikami, którzy zasługują na gniew i sąd Boży. You say, I already know that. Powiesz, już to wiem. I'm sure you do. Jestem pewien, że tak. But the fact that you are a sinner, ale fakt, że jesteś grzesznikiem, is not all that you need to know. To nie wszystko, co musisz wiedzieć. Here's my question to us this morning. Oto kolejne pytanie tego ranka. Are you a sinner because you sin? Czy jesteś grzesznikiem dlatego, że grzeszysz? Or are you a sinner or are you do you sin because you are a sinner? Albo czy grzeszysz dlatego, że jesteś grzesznikiem. So often when the preacher says the word sinner, bardzo często, gdy kaznodzieja mówi grzesznik, an automatic reflex in the brain takes place. W naszym mózgu zastępują pewne reakcje. We think God, the man's not talking about me, but somebody else. I wyciągamy wniosek, on nie mówi o mnie, tylko o kimś innym. But Paul will spend two chapters in making sure that you know he's talking about you. Ale Paweł poświęcił dwa rozdziały listu do Rzymian, żeby dowieść, że mówi również o tobie. Both Jew and Gentile. Zarówno Żydzi, jak i poganie. We are the ones whose God, who upon whom God's wrath rests. Wszyscy, również my, jesteśmy tymi, nad którymi jest gniew Boga. And Paul will not let you escape. I Paweł nikomu nie daje możliwości ucieczki. He draws the noose around your neck and about ready to open the trap door. Zakłada ci pętle na szyję jak na szubienicy i pociąga zaraz za wajchę, która otworzy pod tobą podłogę. And he says in verse 9 of the third chapter of Romans. I w wierszu 9 trzeciego rozdziału listu do Rzymian mówi następująco. Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Let's review. Powtórzmy. What is the standard that determines sin? Co jest standardem, według którego uznajemy, że coś lub ktoś jest grzeszny? That standard is Jesus Christ. Tym standardem jest Jezus Chrystus, sam Bóg. On the judgment day, w dniu sądu, all of us, każdy z nas, all of humanity, cała ludzkość, will be judged by the standard of Jesus Christ. Będzie osądzona według standardu Jezusa Chrystusa. So if you want to be allowed into God's heaven, jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na wstęp do nieba, you have to be perfect. Just like Jesus. Musisz być tak doskonały, doskonała, jak Jezus. That is God's definition of righteousness. To jest Boża definicja sprawiedliwości. Well, none of us can survive that kind of test. Nikt z nas nie przejdzie takiego testu. Therefore, the wrath of God abides on us. Dlatego gniew Boży pozostaje na nas. One day a man asked me, what do I do to get eternal life? Pewnego dnia ktoś zapytał mnie, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. He assumed I was going to say, pray a prayer, repent, believe. Oczekiwał, że powiem, pomódl się, pokutuj, uwierz, wołaj do Boga. I said, here,
Be perfect just like Jesus and God will let you in. Powiedziałem do niego: bądź tak doskonały jak Jezus, a Bóg cię wpuści. He was confused. On był jakoś zdziwiony tą odpowiedzią. You believe in some kind of perfectionism? Czy mówi, wierzysz w jakiś rodzaj perfekcjonizmu? Yes. Tak. The perfection of Jesus Christ. Doskonałość Jezusa Chrystusa. I wouldn't let him off. I nie puszczałem go. This is the standard by which you will be measured. To jest standard, według którego będziesz osądzony. You could see the blood start draining from his face. I krew zaczęła mu odchodzić z twarzy. We have another dangerous tendency when we talk about sinners. Jeszcze mamy inną niebezpieczną tendencję, gdy mówimy o grzesznikach. We seem to concentrate on behavior or actions rather than nature. Bardziej koncentrujemy się na uczynkach niż na naturze. But Paul is going to spend verses 10 through 19 to make sure you don't do that. A Paweł poświęca tutaj wiersze od 10 do 17, aby nas ustrzec, żebyśmy tego nie robili. Your problem, my problem is not just sinful actions. Twoim i moim problemem nie jest jedynie twoje grzeszne działanie. It is also our sinful natures from which our actions flow. To raczej nasza grzeszna natura, która produkuje te grzeszne rzeczy. That's why the apostle Paul needed to be saved. Dlatego apostoł Paweł potrzebował zbawienia. He said of himself that he was blameless according to the law. Powiedział sobie, że według zakonu był człowiekiem bez zarzutu. A testimony, I would say. To niesamowite świadectwo. To claim that you had not outwardly violated in your actions the laws of God. Że ktoś mógł powiedzieć o sobie, że swoimi uczynkami nie złamał przykazań Bożych. And yet that's what he claims. Coś takiego o sobie mówi. But Paul was just as wicked as the man who had broken all Ten Commandments. Ale Paweł był tak samo zły, jak człowiek, który złamał wszystkie przykazania. Why? Dlaczego? The apostle Paul explains it this way. Wyjaśnia sam w ten sposób. For we have all sinned and come short of what? Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam czego? Ten commandments? 10 przykazań? The beatitudes? Błogosławieństw? No. Nie. The glory of God. Chwały Bożej. Even your good actions, sir. Nawet twoje dobre uczynki. If they're done for your glory. Jeśli są uczynione dla twojej chwały. Is falling short of the glory of God. To jest to dalekie od chwały Bożej. You have glorified yourself instead of God. Wywyższyłeś siebie zamiast uwielbić Boga. There are people in this room today. I tutaj są w tym pomieszczeniu tacy ludzie, who claim to be good. Którzy twierdzą, że są dobrzy. And at that moment you are stealing the glory of God for yourself. I w ten sposób kradną chwałę jedynego Boga. Why do you do that? Dlaczego to robisz? Why do you want to insist that you're okay? Dlaczego upierasz się przy tym, że jesteś bez winy? My words are like a hammer pounding in your heart, and yet you say, I'm all right. Moje słowa jak młot walą w twoje serce, a ty nadal mówisz, ja jestem w porządku. Because sin is more than your actions. Ponieważ grzech to coś więcej niż tylko twoje uczynki. It's ingrained into your very nature and being. Jesteś przesiąknięty nim w swej naturze. So let us look at what Paul says about us and our nature, beginning with verse 9. Przyjrzyjmy się, co apostoł Paweł mówi o naszej ludzkiej naturze w wierszu wierszu 10. Od 10 do 19 przeczytajmy cały ten fragment. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza
na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. This is a description of who we are. Oto opis tego, kim jesteśmy w naszej naturze. David said of his own self. Dawid w Starym Testamencie powiedział o sobie samym. Behold, I was brought forth in iniquity. Oto w grzechu zostałem poczęty. And in sin my mother conceived me. I w grzechu moja matka mnie poczęła. David also said the wicked are estranged from the womb and they go astray as soon as they are born. W innym miejscu mówi, grzesznicy są skażeni od poczęcia i odchodzą. As you look at this list, this description of our natures, our essence. Patrząc na tą listę, która opisuje naszą naturę. Did you notice which one came first? Zauważyliście, co jest na pierwszym miejscu? Did it strike anybody curious? Czy to nie wzbudziło w nikim zdziwienia? There is none righteous. No, not one. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Is it an accident that this is the first one? Czy to przypadek, że to jest na pierwszym miejscu? There's no accident with God. Nie ma przypadków z Bogiem. Right to the heart of the whole matter. On przechodzi do sedna sprawy. God is righteous, Bóg jest sprawiedliwy, but you are not. A ty nie. And then he continues. A następnie kontynuuje. When you were born, this is what you were like. Gdy się urodziłeś, to takim byłeś. You were not like Jesus. Nie byłeś jak Jezus. You didn't understand. You didn't understand God's ways. Nie miałeś zrozumienia Bożych dróg. And you didn't even seek after God. A nawet nie szukałeś Boga. Oh, but wait a minute, preacher. Ale zaczekaj, zaczekaj, kaznodzieja. Before I got saved, I was seeking God. Zanim się nawróciłem, ja już szukałem Boga. Well, of course. Oczywiście. Nobody ever gets saved that didn't seek God. Przecież nikt się nie nawraca, jak nie szuka Boga. But who sought who first? Ale kto kogo pierwszy szukał? You get my meaning, don't you? Chyba widzicie, o czym mówię. Jezus bardzo jasno to powiedział w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, że każdy, kto do Niego przyszedł, został pociągnięty przez Bożego Ducha. W innym wypadku nikt z nas nigdy by nie szukał Boga. Dlaczego? To nie jest w naszej naturze. I believe in free will, do you? Wierzę w wolną wolę, a wy? But not absolute free will. Ale nie w absolutną wolną wolę. In other words, you cannot act contrary to your own nature. Innymi słowy, jesteś ograniczony, nie jesteś w stanie czynić czegoś wbrew swojej własnej naturze. You may want to fly. O, możesz chcieć like latać a bird, jak ptaszek. But you cannot act contrary to your nature and fly. Ale nie jesteś w stanie, bo to jest wbrew twojej therefore, naturze. You do not have absolute freedom. Dlatego nie masz całkowitej wolności. Możesz działać tylko w zakresie tego, co jest w twojej naturze. That's why we've got a serious problem. Dlatego mamy poważny problem. Not only do you not understand God and you don't seek after God. Nie tylko nie rozumiemy Boga, ani Go nie szukamy. We've all turned aside. Ale schodzimy, zbaczamy. And then Paul seems to seal our fate. I co gorsza, Paweł jeszcze, że tak powiem, stawia kropkę na D nad naszym losem. Those of you that are arguing, well, I may not be righteous like God. Ci, którzy zaczynają, no może nie jestem taki sprawiedliwy jak Bóg, but I'm still a good person. Ale nadal jestem dobrą osobą. And God says, no, you're not. A Bóg mówi, nie jesteś dobry, nie ma nikogo dobrego. Oh, yes, I've done many good things. Ale zaraz, przecież zrobiłem wiele dobrych rzeczy. And God says, it stinks in his nostrils. A Bóg mówi, to co robisz, to śmierdzi. Filthy rags. To brudy. Why? Dlaczego? Because you did it for your own glory. Dlatego, że zrobiłeś to dla własnej not chwały, the glory of God, a nie dla chwały Boga. Dlatego jest to grzeszne.
Ale chyba najbardziej smutne z tej całej listy to jest to stwierdzenie z wiersza 18. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. W ostatnim moim kazaniu tak słabo opisałem Boga. Ale gdybyśmy chociaż to zrozumieli, to byśmy padli przed Nim na twarz. Nawet my, którzy wierzymy. Jak niewiele bojaźni Bożej jest w naszych duszach. Niech Bóg odnowi w nas świętą bojaźń. Wcześniej wyjaśniałem kwestię sądu Bożego. I nie boisz się? Czy to nie dowodzi tego, co tutaj mówię? Nie jesteś grzesznikiem tylko dlatego, że grzeszysz. Jesteś grzesznikiem z natury, z którą się urodziłeś. Zupełnie przeciwną Bogu, zbuntowaną wobec Boga. Nie mającej żadnego pragnienia Boga. Zauważyliście, że nie musimy naszych dzieci uczyć, żeby były nieposłuszne. If that child was perfectly innocent and neutral like you want to believe. Jeśli to dziecko rodzi się neutralne i nieskażone, jak niektórzy wierzą. Not only would you have to teach it to obey, you'd also have to teach it to disobey. Musielibyśmy je uczyć posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. But that is never the case. Ale tak nie jest. Children don't need to learn lessons in disobedience. Nie musimy dawać im lekcji nieposłuszeństwa. Training for sin is never required. Nie ma potrzeby uczyć ich grzechu. It comes naturally to us. Naturalnie pojawia się. Even now that I am a believer. Nawet jako wierzący człowiek. I cannot say to you that I have not sinned since believing in Christ. Nie mogę złożyć świadectwa, że nie zgrzeszyłem od momentu przyjścia do Chrystusa. So sin is worse than we thought. Grzech jest gorszy niż nam się wydawało. It's not just avoiding temptation. To nie tylko kwestia unikania pokus, but it's overcoming what you are. Ale zwycięstwo nad tym, kim jestem. Somehow. W jakiś sposób. You've got to be changed. Musisz doświadczyć przemiany z tego, kim jesteś. How can you do that? Jak to się może stać? How is it possible that you can change your very essence? Czy to możliwe, żeby zmienić własną naturę? It is impossible to you and to me. Niemożliwe dla ciebie i niemożliwe dla mnie. Now we don't like to preach this. Nie lubimy tego głosić. We're afraid we're going to offend. Obawiamy się, że kogoś zrazimy. Preacher, listen. Posłuchajcie was, wy kaznodzieje. Lightly around sin. Kiedy tak delikatnie kroczycie wokół grzechu. You are expressing an unbelief in God. Wyrażacie w ten sposób niewiarę w Boga. You don't believe God has the power to change the sinner. Nie wierzysz, że Bóg może zmienić grzesznika. You believe you've got to craftily argue. Ale myślisz, że musisz go tak sprytnie przekonać. Come up with clever arguments. Jakieś takie sprytne argumenty mu przedstawić. Illustrations that will move his emotions. Ilustracje, które poruszą jego emocje. Do you not remember how Paul began this text? Zapomnieliście, jak Paweł zaczynał ten tekst? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo to jest moc Boża ku zbawieniu. What you are calling maybe today even my preaching archaic, old fashioned. Możecie nazwać moje dzisiejsze kaznodziejstwo przestarzałym. To jest nadal Ewangelia, która ma moc zbawić. I to jest
problem naszego współczesnego chrześcijaństwa. There's been a shift in our theology. Nastąpiła zmiana w naszej teologii. And therefore a shift in methodology. I w związku z tym zmiana w naszej metodologii. Preachers can stand and preach correct theology. Kaznodzieja staje i głosi poprawną teologiczną, biblijną naukę. Follow the letter. Podąża za literą. And I could care less. A ktoś słucha i w ogóle się tym nie przejmuje. Watch how he instructs the sinner. Zwróć uwagę, w jaki sposób zwraca się do grzesznika, jaką metodę stosuje. And that will tell you what he really believes. I to ci powie, w co naprawdę wierzy. What we believe fuels what we do. To, jak wierzymy, wpływa na to, jak postępujemy. Many preachers have opted for a more subtle approach. I wielu kaznodziejów takim podstępnym sposobem próbuje dotrzeć do ludzi, takim przyjaznym dla słuchaczy. But when you remove the offense of the gospel, you remove its power. Ale kiedy usuniemy tą obrazę, jaka towarzyszy Ewangelii, usuwamy też jej moc. What man finds offensive about the gospel, to, co człowiek widzi obraźliwego w Ewangelii, jest tym, czego właśnie potrzebuje. Nobody wants to go to the surgeon and be operated on. Nikt nie chce iść do chirurga, żeby na nim robili operację. But it's what we need when we are in poor health and need of a surgery. Ale jak jesteśmy w jakiejś chorobie i potrzebujemy operacji, to właśnie potrzebujemy jej. Who wants to be told and to hear the bad news that judgment is coming? Kto potrzebuje słyszeć, że sąd nadchodzi? But not only is it coming, it's already here. Nie tylko nadchodzi, ale już jest tutaj. Wrath of God abides on him or her. Gniew Boży pozostaje na nim lub na niej. But dear brother, sister, drodzy bracia, siostry, if you purposely or not try to make the gospel more appealing, jeśli świadomie czy nieświadomie próbujecie dostosować Ewangelię, żeby była bardziej przyjemna do przyjęcia, you're preaching another gospel. Głosicie inną Ewangelię. The sinner is never going to call upon God to deliver him. Grzesznik nie będzie wołał do Boga, żeby go ratował. Until he believes two things. Dopóki nie uzna dwóch rzeczy. He is lost, że jest zgubiony w grzechu. And there's nothing he can do about it. I nic z tym nie może zrobić. Until he understands he's trapped in his vileness. Tak długo jak tego nie rozumie, jest w pułapce swojej nieprawości, w pułapce swojej własnej natury. I nie widzi żadnego sposobu wyjścia z tej sytuacji. Dopiero gdy zobaczy, że jest całkowicie zgubiony, dopiero wtedy może wołać do Zbawiciela, żeby go ratował. W innym wypadku nie zaakceptuje ratunku, który jest mu oferowany. That is the end of the bad news. I to koniec złej wieści. So let's rehearse these. Number one, ale ją powtórzmy. God is righteous. Po pierwsze, Bóg jest sprawiedliwy. Number two, po drugie, the wrath of God is on the unrighteous. Gniew Boga jest nad niesprawiedliwym. Number three, po trzecie, you are not righteous and the wrath of God is on you. Nie jesteś sprawiedliwy i dlatego gniew Boga jest nad tobą. That is the gospel. To jest Ewangelia. Which is much as Jesus dying on the cross. Tak samo jak fakt, że Jezus umarł na krzyżu. Unless you plow the heart, i dopóki nie przeorzesz tego serca, the heart will never seek a savior. To serce nie będzie szukało Zbawiciela. The fourth essential element of the gospel. Czwartym kluczowym elementem Ewangelii. The sacrificial, substitutional death of Jesus Christ. Zastępcza ofiara Pana Jezusa Chrystusa. God's response to our dilemma is the cross. Bożą odpowiedzią na nasz dylemat jest krzyż. It's the place where God weds
mercy and justice. To miejsce, gdzie Bóg łączy ze sobą miłosierdzie i sprawiedliwość. Let's look at Romans chapter 3. Ponownie list do Rzymian, trzeci rozdział. I want to begin with verse 24. Zacznijmy od wiersza 24. Paul has made his case. Paweł już przedstawił swoje dowody w sądzie. Now and now only he shares the redeeming message of the death of Christ. Dopiero teraz zaczyna dzielić się tymi odkupieńczymi prawdami w Jezusie Chrystusie. Let's read verses 24 through 26. Od wiersza 24 do 26 przeczytajmy. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym, przepraszam, usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. I don't know about you, but verse 24 is quite odd to me. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale dla mnie ten wiersz 24 wydaje się nieco dziwaczny. W świetle tego, co czytaliśmy w poprzednich rozdziałach. Czyż nie powiedział, że sprawiedliwy Bóg musi osądzić grzech? In other words, God cannot forgive you. Innymi słowy, Bóg nie może ci przebaczyć bez zajęcia się twoim grzechem. His justice must be satisfied. Jego sprawiedliwość musi być usatysfakcjonowana. Otherwise he is not just or good. W innym wypadku nie jest ani sprawiedliwy, ani dobry. And yet here in verse 24, a jednak tutaj w wierszu 24 Paul tells us God is doing the very opposite. Że mówi Paweł, że Bóg czyni coś zupełnie odwrotnego. Look at all the times you see the word free or gift or grace. Za każdym razem zobaczcie, ile tutaj za darmo, łaska, za darmo, wolny. God is looking at you and I today and said freely forgiven. Bóg patrzy na ciebie i na mnie dzisiaj i mówi: you're acquitted. Za darmo przebaczono. Go free. Jesteś uznany za niewinnego, możesz iść. But that's unjust. Ale przecież to niesprawiedliwe. What's the answer? Jaka jest odpowiedź? Verse 25. Wiersz 25. It says that God set forth a propitiation by his blood. Czytamy tutaj, że Bóg ustanowił Chrystusa, Jezusa, jako ofiarę przebłagalną przez Jego krew. In the English, we have the word propitiation. I w języku angielskim tutaj jest słowo przebłaganie, które troszeczkę ma inne znaczenie niż nasze tutaj. Not sure you have the exact same word. Zadośćuczynienie tu brat podpowiada, więc tutaj wyjaśnijmy to słowo. But, jest podobieństwo. But what we can do at this moment, if there's any variance, difference in the two words. Jeśli są tutaj drobne różnice w głębi znaczenia tych słów. Let's look what Paul actually wrote. Back to the words of the Greek. Popatrzmy na to, co rzeczywiście tutaj zostało napisane w Grece. The word propitiation. To słowo przetłumaczone u nas odkupienie. Means. Przepraszam, przebłaganie. A method by which you put away anger. To metoda, przez którą można usunąć gniew. Appease. Udobruchać kogoś. It means to make someone who's been offended no longer displeased. Ktoś został obrażony, ale robimy coś, co sprawia, że już dłużej
nie jest obrażony, że już nie jest zły na nas, już nie gniewa się. To make someone to be at peace with you that you have offended. Obraziłeś kogoś, a teraz zostało coś zrobione, że masz z nim pokój. Let's say that I do the typical husband thing and offend my wife. Na przykład robię typowy błąd mężczyzny i obrażam swoją żonę. And she's displeased with me. I ona jest niezadowolona ze mnie. I didn't do what I was told. Nie zrobiłem tego, co powinienem. And so I've got to figure a way to be her to be pleased with me again. Więc muszę teraz coś wymyślić, żeby znowu była ze mnie zadowolona. Widzicie, jak ci mężczyźni tutaj się zachowują? Jakby zupełnie nie rozumieli, o czym mówimy. Wstyd, bracia. Wiecie, co byście zrobili? Kupilibyście jakieś kwiaty? Może czekoladki? And just say, honey, I'm sorry. I'm sorry you married such a stupid man. Może byście poszli i powiedzieli, miodziku mój kochany, takiego głupca poślubiłaś. But all of those are methods. Przepraszam. Or sacrifices. To właśnie nasze metody, takie nasze ofiary, które ponosimy. To reconcile yourself to her. Aby się z nią pojednać. Paul is showing us here in verse 25. I Paweł tutaj nam pokazuje w wierszu 25. That Jesus Christ, że Jezus Chrystus is God's method, jest Bożą metodą, God's sacrifice, Bożą ofiarą, to make him pleased with us. Aby Bóg był zadowolony z nas. But wait a minute, we're the ones that sinned against him. Ale jak to? Przecież to my zgrzeszyliśmy przeciwko niemu. Yes. Tak. But here you begin to see the love of God. Ale tutaj zaczynamy dostrzegać miłość Boga. He need not offer the sacrifice. Nie musiał, nie potrzebował złożyć takiej ofiary. But offers it freely. Ale darmo złożył ją. Though he is righteous and just. Chociaż jest sprawiedliwy i święty. And demands satisfaction. I domaga się zadośćuczynienia. At our suffering and expense. Naszym cierpieniem, naszym kosztem. He provides. On sam sacrifice. Zaopatrzył nas w ofiarę. By which you can now approach him. Przez którą możemy mieć do niego. Możemy mieć do niego dostęp i nie zostaniemy odrzuceni. To jest niesamowite. There's a sacrifice that not only satisfies his righteous anger. To jest ofiara, która nie tylko satysfakcjonuje jego święty, sprawiedliwy gniew, but removes it from you. Ale usuwa go od ciebie. Notice the words here. Zwróćcie uwagę na słowa tutaj. Ponownie. We see the word righteousness. Widzimy słowo sprawiedliwość. Paul's going to tell you why he did all of this, why God did this. I Paweł mówi, dlaczego Bóg to wszystko uczynił. That he so loved the world. Że tak ukochał świat. That he gave. Że dał. No, not here. Nie tutaj, nie w tym miejscu. Tego tutaj nie mówi. John, yes. U Jana tak. Paul wants to go even deeper into the work of the atonement. Ale Paweł próbuje tutaj jeszcze głębiej rozważyć tą sprawę odkupienia. He's taking us now to a place where not even the apostle John took us in his gospel. Zabiera nas do miejsca, gdzie nie zabrał nas apostoł Jan w swojej Ewangelii. Taking you to the very secret counsels of his own heart. Do głębi serca Bożego. And showing you the glory of his person. Aby nam ukazać chwałę Jego osoby. Why did he provide your my sacrifice? Dlaczego on dał ofiarę za ciebie i za mnie? He says, to declare his righteousness. Aby ogłosić własną sprawiedliwość. For the remission of sins that are passed through the patience or forbearance of God. W wierszu 25, drugiej części czytamy, dla okazania własnej sprawiedliwości, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. That phrase he just read to you.
Ten fragment, który właśnie przeczytałem, jest pomijany przez nas, gdy głosimy Ewangelię. A tak być nie powinno. Co to znaczy? Paul says that God put Jesus on the cross to make a statement about himself. Paweł mówi, że Bóg pozwolił, żeby Jezus poszedł na krzyż, aby oświadczyć coś o Bogu. Above all things, God wants you to know this about him. Ponad wszystko Bóg chce, żebyś to o nim wiedział. That he's good. Że jest dobry. He's righteous. I jest sprawiedliwy. Shall not the judge of all the earth do right? Czy sędzia całej ziemi nie będzie czynił sprawiedliwie? But at this time in human history, God had a problem. Ale w tym okresie historii, moglibyśmy powiedzieć, Bóg miał pewien problem. Now you know and I know God doesn't have problems. Oczywiście dobrze wiemy, że Bóg nie ma problemów. But in our human understanding, ale w naszym ludzkim rozumieniu postrzegamy to tak. God for thousands of years before the cross. Przez tysiące lat, zanim doszło do krzyża, had done something, uczynił coś, that appeared to be contradictory to his own nature. Co wydaje się być przeciwne jego naturze. He passed over sin. Tak jak tutaj czytamy, pobłażliwie odniósł się do popełnionych grzechów. I want you to pay attention to the words here. Do you see the word remission? I don't know what it is in Polish. But in which the word verse? Remission? Which verse? Same verse, is it not? Tak. Odpuszczenie, ale ja nie widzę tego w 25. Is it 25? Yes, passed over the sins. Mm-hmm. But where is the word? The that, word is, that is the word remission. Where? I'm saying that is the word. Oh, okay. I'm sorry. I'm all right, sorry. I'm sorry. Okay, czyli tutaj to wyrażenie pobłażliwie się odniósł, to jest właśnie to słowo usunięcie. It means literally to be lax. To literalnie, dosłownie oznacza mieć taką postawę dystansu, takiego niebycia takim ścisłym. Pobłażliwość, pobłażliwość, no, tak jak my to oddajemy. God was relaxed. Że Bóg był pobłażliwy about the sins w odniesieniu do grzechów of the saints of God in the Old Testament. Świętych Starego Testamentu. And therefore he gave them freely his mercy. I dlatego dał im darmo swoje miłosierdzie. Now, we have the advantage of hindsight. My mamy ten przywilej patrzenia wstecz. We've got the whole story. We know how it ends. Mamy już całą historię i wiemy, jak ona się zakończy. But can you imagine for those thousands of years, ale wyobraźcie sobie przez te całe tysiące lat, that the God of Israel was known as one who was lax towards the sins of his people? Że Bóg Izraela był znany jako ten, który pobłażliwie odnosił się do grzechów swoich ludzi? Even the pagan nations, nawet poganie, had a system of sacrifice mieli, to appease the angry gods. Mieli swoje ofiary, którymi starali się przebłagać swoje bóstwa. Even the pagans knew sin had to be dealt with. Nawet poganie wiedzieli, że z grzechem coś trzeba zrobić. And here's King David. A oto król Dawid. Committed adultery. Dopuścił się cudzołóstwa. Murdered the woman's husband. Zamordował męża tej kobiety. And lied and covered it up. Kłamał i próbował to wszystko zatuszować. And when God exposes him and forgives him, i gdy Bóg odkrywa jego grzech David i przebacza mu, Dawid pisze w psalmie te ciekawe słowa. Burnt offerings and sacrifice you have no delight in. Nie miałeś upodobania w ofiarach rzeźnych i całopalnych. Otherwise I would offer them. Inaczej złożyłbym je. But a broken and a contrite heart thou will not despise. Ale złamanym, uniżonym sercem nie wzgardzisz. To that pagan out there, do poganina tam, this looked like
mogło to wyglądać. The God of Israel was not a righteous God. Bóg Izraela nie jest sprawiedliwym Bogiem. Forgiving sin without sacrifice? Przebaczyć grzech bez ofiary? You know, we often say the Old Testament's just full of the wrath of God. Czasami mówimy, Stary Testament to pełen gniewu Bożego. And the New Testament is just full of the grace of God. A Nowy Testament pełny łaski Bożej. I think we got it backwards. Myślę, że nam się coś przewstawiło do góry nogami. The Old Testament's full of mercy. Stary Testament jest verse 25 says? Pełen Bożego miłosierdzia. He didn't judge them for their sins. O tym tutaj właśnie czytamy w 25 wierszu, że Bóg pobłażliwie nie osądził ich grzechów. The very man that God formed out of the earth rebels. Człowiek, którego Bóg własnoręcznie klei z gliny, buntuje się. What does God do? I co Bóg robi? Slays an animal and covers him with his skin. Zabija zwierzę i przykrywa tego człowieka skórą tego zwierzęcia. Full justice would demand immediate death. Sprawiedliwość domagałaby się natychmiastowej śmierci. There was punishment mixed with mercy. Much mercy. Była kara, ale z wielką dozą miłosierdzia. Here we have the flood. And we say, there's the wrath of God. Przychodzi potop. Patrzymy, mówimy, to jest gniew Boga. I don't know what Bible you're reading. I see nothing but mercy. Ale ja nie widzę tam nic, jak tylko miłosierdzie. Even the very sixth chapter says it this way. Nawet w szóstym rozdziale tak jest napisane. And Noah found grace in the eyes of the Lord. Ale Noah znalazł łaskę w oczach Pana. What man and humanity deserved. To, czego ludzie, na co ludzie zasłużyli. Complete annihilation. Całkowite unicestwienie. But mercy. Undeserved kindness. Ale miłosierdzie, niezasłużona dobroć Boża. Given to a man and his family. Jest dana człowiekowi i jego rodzinie. The full justice of God not yet displayed. Pełen gniew Boga i sprawiedliwość jeszcze nie okazała się, nie objawiła się. Sodom and Gomorrah, is it not? To samo miało miejsce w Sodomie i Gomorze, nieprawda? Nie wszyscy zginęli. Lot i jego rodzina. I przeglądając cały Stary Testament widzimy miłosierdzie za miłosierdziem. Wayward Israel, how many times did God forgive them? Niewierny Izrael, ile razy Bóg im przebaczył i na nowo ich przygarniał. But beloved, kochani, outside of the city of Jerusalem, poza murami Jerozolimy, on a small hill, na małej górze, their God poured out full, complete wrath on sin. Bóg wylał pełen, całkowity gniew na grzech. Father, if it be possible, let this cup pass from me. Jezus modlił się, Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jesus took the full cup of God's righteous anger. Jezus wziął pełen kielich sprawiedliwego Bożego gniewu. Drank it down. I wypił go w całości. The last drop. Do ostatniej kropli. Nothing left. Nic nie zostało. Why? Dlaczego? Because he loved Noah. Dlatego, że kochał Noego. He loved David. Kochał Dawida. But not just that. Ale nie tylko to. He loved his own righteousness and glory. Kochał również swoją własną sprawiedliwość i chwałę. He wanted to demonstrate. I chciał zademonstrować. As verse 26 says. Tak jak wiersz 26 mówi. That he's both just. Że jest zarówno sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa.
On nie przymyka oka na grzech. Sinner, you will not get by with your sin. Look at the cross. Grzeszniku, nie ujdziesz ze swoim grzechem. Popatrz na krzyż. You see anything but laxity. Widzisz tam wszystko, ale nie pobłażliwość. You see the violent, holy, righteous wrath of God being poured out on his son. Ale widzisz tam sprawiedliwy, pełen gniew Boży wylany na jego syna. Your sacrifice. Twoją ofiarę. You offended God. To ty zawiniłeś Your wobec Boga. Nature offends him. Twoja natura obraża go. What will you bring to him? Co mu przyniesiesz? Nothing. Nic. He's already provided it. On już zapewnił sam sobie ofiarę. Isaiah, chapter 53. Izajasz w 53 rozdziale. What we have just stated to you was prophesied by the prophet. To, co właśnie stwierdziliśmy, już dawno było zapowiedziane przez proroka. In verse 4, wiersz 4. 5 and 6. 5, 6. It tells us. Mówi nam. He's a substitute. Że on jest tą ofiarą zastępczą. He stepped before righteous God and said, I'll receive the punishment of their sins. Stanął przed sprawiedliwym Bogiem i powiedział: ja wezmę karę za ich grzechy. Let's read it. Przeczytajmy. Od 4 do 6 wiersza. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. I don't think those words need comment, do they? Chyba te słowa nie potrzebują komentarza. But what I do want you to see is verse 10. To, na co chciałbym, żebyście jeszcze zwrócili uwagę, to wiersz 10. Yet it pleased the Lord to bruise him and put him to grief. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. To make him an offering for sin. Uczynić jego ofiarą za grzech. The word pleased. To słowo upodobało się. Is the word pleased. Jest słowem, które dokładnie to oznacza. It delighted God. Bóg znalazł w tym przyjemność, to do this to his son. Aby to uczynić swojemu synowi. I ja tego nie rozumiem. I know that in one sense his heart was broken. Jestem przekonany, że z jednej strony jego serce było złamane. To turn away and reject the eternal beloved son. Odwrócić się plecami i odrzucić swojego ukochanego wiecznego syna. Do you know that the father always looked upon his son and was filled with eternal delight? Czy wiecie, że ojciec zawsze miał kontakt, społeczność ze swoim synem, patrzył na niego i rozkoszował się nim? That these two, the father and the son, were so in love with each other. Że ojciec i syn są złączeni taką miłością. They were completely satisfied. Że mieli w sobie całkowite zaspokojenie. C.S. Lewis calls it the divine romance. Nazywa to boskim romansem. He explained that the father, the son and the holy spirit are in a sacred dance. Wyjaśniał to, porównując do tego, że Ojciec, Syn i Duch są w takim tańcu miłości. As they behold one another, patrząc na siebie wzajemnie, like partners, jak partnerzy w tańcu. But now on the cross, ale teraz na krzyżu,
He turns from his beloved. On odwraca się od swojego umiłowanego. Rejects him. Odrzuca go. And was pleased. I czytamy, w tym miał upodobanie. Who can understand this? Kto to może zrozumieć? Only an infinite and sovereign God could do this. On tylko suwerenny Bóg mógł coś takiego uczynić. You see the word bruise? Widzicie to słowo zraniony? In the Hebrew, the word literally means to crush. Dosłownie w języku hebrajskim to słowo oznacza tak, jakbyśmy wzięli piętę i wdeptali coś w ziemię. Zmiażdżony. That's what the Father did. To Ojciec zrobił. Who killed Jesus? Kto zabił Jezusa? Those Jews did it. A ci Żydzi zrobili to. No, the Romans. Nie, to Rzymianie to zrobili. And another says they both did. A inni mówią, jedni i drudzy to zrobili. True. Prawda. But behind it all, ale za tym wszystkim, niewidoczny na tej górze Kalwarii, was God the Father, był Bóg Ojciec, crushing, który grinding, pulverizing, miażdżył swojego Syna. His dear son. Swojego kochanego Why? Syna. Dlaczego? Because Jesus took his arms around you and said, I identify with him. Dlatego, że Jezus wziął ciebie i mnie w swoje ramiona i mówi, ja się z nimi identyfikuję. And to do so, I will take his sin. I aby to zrobić, wezmę na siebie ich grzech. He who knew no sin became sin for you. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas. He suffered in your place. I cierpiał w nasze miejsce. And verse 11 says, wiersz 11 mówi, he shall see, God the Father shall see the labor of his, Jesus' soul, and be satisfied. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. It's done. Wykonano. You can't stand in jeopardy again. Nie możesz znowu znaleźć się w niebezpieczeństwie. Why? Dlaczego? There's nothing on your account. Ponieważ twoje konto jest czyste. He drank it all. On wszystko wypił. Nothing is left. Nic nie zostało. But dear sinner, ale drogi grzeszniku, if you reject the sacrifice of God's Son that He made for you, jeśli odrzucisz ofiarę Bożego Syna, którą On za ciebie złożył, then God's righteousness will demand payment from you. Wtedy Boża sprawiedliwość będzie od ciebie się domagała zapłaty za twój grzech. And in a place I cannot even begin to describe, because its horrors are too great. W miejscu, którego nawet nie jestem w stanie opisać, bo to, co tam się dzieje, jest zbyt przerażające. Będziesz tam cierpiał. The righteous anger of God. Sprawiedliwy sąd Boży, gniew Boży. But in your case, unlike Jesus, ale w twoim przypadku, w odróżnieniu od Jezusa, it will not end. To się nie skończy. Jesus took it all. Jezus wypił to wszystko. Hell is forever. Piekło jest na wieki. Because God's justice requires infinite payment. Dlatego, że Boża sprawiedliwość wymaga wiecznej zapłaty. Jesus suffered in ways not even those in hell. I'm sorry, I lost. Jesus suffered in a way that not even those in hell could or will. Jezus cierpiał w sposób, w który nawet ci w piekle nie są w stanie cierpieć. How do I know that? Jak to wiesz, skąd to wiem? Because he suffered it all. Ponieważ on wszystko wycierpiał. But forever never ends. Ale tam na wieki wieków się nie kończy. 1 million years and you have never even, you haven't even begun to pay what you owe God. Minie milion lat i nawet nie zacząłeś jeszcze spłacać tego, co jesteś winny wobec Another Boga. Million. Kolejny milion i kolejny milion. Infinity. Wieczność, nieskończoność. Today we have a redeemer not only because God loved us. Dzisiaj mamy odkupiciela, nie tylko dlatego, że Bóg nas kocha, ale również dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. I've got to conclude, i muszę zakończyć. But I want to finish by explaining why Paul explained the gospel this way.
chciałbym zakończyć mówiąc o tym, dlaczego Paweł właśnie w ten sposób wyjaśnia Ewangelię. Why does he not talk about the love of God? Dlaczego nie mówi o miłości Bożej, tak jak Jan? My friend, can you read this and not see the love of God? Bracia i siostry, czy możecie to czytać i nie widzieć miłości Bożej? You owed the sacrifice, but God paid it. Byliście winni ofiary, wy powinniście złożyć z siebie ofiarę, ale Bóg ją zapłacił. To jest miłość. But here Paul knows something that most of us have yet to learn. I Paweł wiedział coś, czego jeszcze wielu z nas musi się nauczyć. He knows you've got to maintain God's integrity when displaying God's redeeming love. Że musimy zachować Bożą integralność, niezmienność Jego charakteru, kiedy mówimy o miłości Bożej. God's love has to be explained in the context of His righteousness. Boża miłość musi być wyjaśniona w kontekście Jego sprawiedliwości. Otherwise the sinner doesn't think his sin is a big deal. W innym wypadku grzesznik nie uważa, że jego grzech jest poważny. But when you show how righteous he is, ale jak pokażemy, jaki sprawiedliwy jest Bóg, że najdrobniejsza rzecz nie może uciec przed karą, to, co Zbawiciel uczynił, jest jeszcze bardziej wyrazem miłości. Ale jeśli wszystko, o czym mówimy, to tylko miłość Boża, miłość Boża, miłość Boża, to co się dzieje? Without the backdrop or the context of God's righteousness. Bez objaśnienia tego kontekstu Bożej sprawiedliwości. Love becomes nothing more than sentimentality. Miłość po prostu staje się takim sentymentem i emocjami. A friend of mine was witnessing on a street of a large city in America. Mój przyjaciel na jednej z ulic Ameryki głosił Ewangelię. I tam siedział jakiś bezdomny człowiek. Mój przyjaciel podszedł do niego, uśmiechnął się i powiedział: słuchaj, przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że Bóg cię kocha. A ten bezzębny człowiek uśmiechnął się i powiedział: oh yes, I know God loves me. A, wiem, Bóg mnie kocha. And grabbed his bottle of alcohol. Wziął butelkę i następnego łyka pociągnął. That man believed. Ten człowiek wierzył, że jak umrze, God would let him in. Bóg go wpuści. Because all he had heard was one half of the story. Ponieważ słyszał tylko połowę historii. God is a God of love. Bóg jest Bogiem miłości. Oh, yes, he is. Tak, jest. He loves more than you and I can love put together. Kocha bardziej niż my wszyscy razem wzięci. But within the context of his divine, holy nature. Ale w kontekście swojej świętości i sprawiedliwości. Salvation, therefore, dlatego zbawienie is as much a vindication of God. Jest takim vindication, ktoś mi pomoże. To get God in the good light, to redeem him. Jest takim pokazaniem Boga we właściwym świetle. As it is the rescue of the ungodly. Tak bardzo jak ratowaniem bezbożnych grzeszników. The gospel upholds the character of God. Ewangelia podnosi zarówno sprawiedliwość Boga, jak i Jego świętość. He says you can be forgiven. I mówi, możesz uzyskać przebaczenie. Now, I promise, I conclude. Obiecuję, że już kończę. You remember earlier when I said the standard is the righteousness of Christ? Pamiętacie, wcześniej powiedziałem, że Bożym standardem jest sprawiedliwość Chrystusa. Remember? Pamiętacie? When you get to heaven, the Father's going to bring you up before the throne. Kiedy trafisz do nieba, zostaniesz przyprowadzony przed tron Boży. How do you become righteous like Christ? W jaki sposób stajesz się tak sprawiedliwy jak Chrystus? How does his death, w jaki sposób Jego śmierć provide that for you? Zapewniła to dla Ciebie? This afternoon. Tego popołudnia. Amen. O tym powiemy. Amen.